Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach. Interpelacje złożyli pani radna Halina Musiałek w sprawie zabezpieczenia pustostanów w kamienicy przy ulicy Toruńskiej 69, w sprawie skierowania do odpowiednich instytucji prośby o wyznaczenie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Konarskiego i Kirii-Skłodowskiej, w sprawie lokali komunalnych. Pan radny Marcin Janiak złożył interpelację w sprawie wynagrodzeń prezesów spółek miejskich oraz pani radna Teresa Brzoska w sprawie wykonania dokumentacji projektowej na budowę nowego parkingu przy cmentarzu parafialnym w Kole przy ulicy Poniatowskiego.